szkołach województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczęły się ferie zimowe. Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Miejski Dom Kultury w Szczytnie przygotowały 2 tygodnie zajęć, atrakcji i pomysłów dla dzieci w czasie wolnym od szkoły. Od 23 stycznia do 5 lutego dzieci, które są w tych dniach w Szczytnie, mogą bawić się, ale i uczyć rzeczy całkiem nowych niż w szkole, na przykład gry w kręgle, tańca czy śpiewu. Oprócz tego nie zabrakło też zajęć plastycznych, literackich i sportowych. Szeroką ofertę zajęć i atrakcji w ferie zimowe dla dzieci przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna. Bardzo jestem zadowolona, że mam przyjemność przychodzić ze swoją wnusią. I to pierwszy raz Pani jest tutaj na jakichś zajęciach, czy wcześniej już gdzieś byliście? Pierwszy raz. I jakie wrażenia, jak to wyglądały te zajęcia, co tu chodziło? Urządzają panie różne zabawy, zajęcia plastyczne dla dzieci, śpiewają dzieci, wierszyki mówią. Czyli jest bardzo fajnie, wnusia zadowolona. Dziadkowie też, był dzień dziadka, dzień babci w sobotę, było przyjęcie, naprawdę było wspaniale. Nie zabrakło konkursów, bo jak mówi kierownik działu literatury dla dzieci i młodzieży Janina Łachacz, dzieci najbardziej przyciągają konkursy i nagrody. W piątek kilka osób sprawdziło swoje umiejętności w konkursie Mam Talent. Konkurs był interesujący również dla słuchaczy, bo można było usłyszeć na przykład takie szlagiery. Wiktor i Wiktoria uczą się odpowiednio 3 i 2 lata w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Szczytnie. My się kumplujemy z Wiktorem i jakoś tak on pierwszy zaczął i ja tak jakoś po nim zaczęłam też grać. Dużo pracy codziennie w to wkładacie, żeby ćwiczyć? Tak, codziennie tak gdzieś po godzinie, półtorej godziny. Czy to sprawiedliwe, że przychodzicie na konkurs Mam Talent z takim dużym doświadczeniem i wiadomo, że chyba wygracie? No nie wiem. Myślę, że tak, bo tam każdy ma równe szanse. No tak przyszliśmy tylko, żeby spróbować swoich sił i przed publicznością, tak żeby tremę opanować, bo to trudno robić występy takie. Wiktor i Wiktoria tremę opanowali i wygrali. Oprócz nich 3 pierwsze miejsca zajęły Monika Chorodyska, Dominika Bałdyga i Wiktoria Maciejewska. Wygląda na to, że do Miejskiej Biblioteki Publicznej trafiają same talenty. Chwała na wysokość, chwała na wysokość, a pokój na ziemi. Chwała na wysokość, chwała na wysokość, a pokój na ziemi. Mój młodszy syn to tylko z tego względu, że przygotował wiersz. A wiersze są w przyszłym tygodniu, ale tak bardzo chciał wystąpić, że wystąpił z właściwie refrenem kolędy, ale tak wystąpił. Pani Dorota przychodzi do biblioteki ze swoimi dziećmi i bardzo chwali sobie zajęcia, które są tu organizowane. Te ferie właściwie w bibliotece przypadkowo się o nich też dowiedziałam. Mąż trafił z dziećmi po prostu do biblioteki wypożyczyć książki. Okazało się, że są zajęcia organizowane w bibliotece, bo ja tutaj chwalę bardzo tą naszą bibliotekę, ponieważ zajęcia z dziećmi są nie tylko w okresie ferii, ale również w soboty i we wtorek. I w taką jedną z sobot mąż trafił tutaj do biblioteki. Synowi młodszemu bardzo się spodobały te zajęcia. No i jak dowiedziałam się, że są ferie, a z racji tego, że nie mam długiego urlopu i nie możemy nigdzie wyjechać z dziećmi, no to stwierdziłam, że to jest bardzo atrakcyjna forma. No tym bardziej, że dzieci same chciały tutaj przyjść. Także i starszy syn, który ma 11 lat i ten młodszy, który ma prawie 6, dla nich jak gdyby one wybrały taką formę też. Niekoniecznie komputer i telewizja, z czego bardzo się cieszę, ale bardzo nas ciągną tutaj do biblioteki i stąd no razem z nimi jesteśmy. Entuzjazm pani Doroty podziela wielu szczytnian. Stąd biblioteka może pochwalić się znaczną frekwencją na zajęciach. Już w pierwszym dniu było ponad 30 osób, dokładnie 36 osób na zajęciach naszych i w pozostałe dni podobnie. No wczoraj było aż 56, dzisiaj troszeczkę mniej. Robimy wszystko z myślą o czytelniku i mamy nadzieję, że dzieci, które
były obecne na zajęciach w czasie ferii, również nie zawiodą nas w następnych dniach, miesiącach, w roku szkolnym, że będą naszymi stałymi czytelnikami. W ten sposób pozyskujemy nowego czytelnika, bo osoby, które przychodzą na zajęcia, rozglądają się, widzą zainteresowanie, coś interesującego i po prostu później częściej nas odwiedzają, stają się naszymi stałymi czytelnikami. Pomysł zdał egzamin, bo dzięki feriom oraz sobotnio-wtorkowym spotkaniom dzieci z książką przez ostatni rok ilość młodych czytelników wzrosła tu o 70%. Na początku mama powiedziała, że ferie odbywają się tutaj te zajęcia. Na próbę przyszliśmy i się nam spodobało z bratem. Bardzo się nam spodobało. Dla mnie te zajęcia tutaj w bibliotece rozwijają ich kreatywność, takie inne spojrzenie na świat. Zaraz po konkursie rozpoczęto zajęcia plastyczne. Nadarzyła się więc okazja, by poćwiczyć kreatywność. Skąd bierzecie pomysły, żeby ptaszek był w kropki? Czy on jest chory? Nie, bo trochę mi przypomina taką piłkę. Chcę z fantazją robić. Chyba śnieg. Śnieg niebieski? No, tak sobie, no żeby był winożny. A ty masz tak samo, czy inne kolory? Inne kolory, tylko karniczek zbudowałem taki. Z brązu. A śnieg jaki będzie miał kolor twój? Biały. Tak jak prawdziwy. To nie koniec atrakcji przygotowanych dla dzieci na czas ferii w Szczytnie. Na sportowo ferie zimowe zorganizował Miejski Ośrodek Sportu. W tym roku to głównie piłka nożna i kręgle. W poniedziałki, środy i piątki tory zarezerwowane były dla grup zorganizowanych ze szkół. We wtorki i czwartki za to dzieci wraz z rodzicami mogły pograć w kręgle indywidualnie. Kręgle, choć nie są najłatwiejsze, wyjątkowo przypadły dzieciom do gustu. A komu się najbardziej podobało dzisiaj na kręglach? Widzę, że bardzo dużo chętnych. Zawsze taka frekwencja w szkole na zimowisku. Tak, co roku jest bardzo dużo chętnych dzieci. Czasami nawet brakuje miejsc. Jest dużo atrakcji, więc dlatego dzieci chętnie lgną. Jednym zbijanie kulą szło lekko. Inni musieli trochę pokombinować. Ale za to potem mieli kilka cennych wskazówek do przekazania. Mi dobrze wychodziło, bo ja tak znalazłem taką kulę, którą zawsze dobrze zrzucałem. Miała numer 9 i była granatowa. Co musiałeś zrobić, żeby trafić w kręgle? Dobrze celować. Ile razy zbiłeś wszystkie kręgle? No w ogóle nie zbiłem wszystkich kręgli, ale miałem dużo punktów. Dobre nastawienie kluczem do sukcesu. Miejski Dom Kultury w Szczytnie w pierwszym tygodniu ferii przygotował dla dzieci zajęcia taneczne. Tu także trafiło sporo dzieci. Wprawki taneczne i mini układy tak pochłonęły niektórych tancerzy, że przyszli na wszystkie spotkania i zorganizowanych grup szkolnych i indywidualne. A co można było potrenować? Głównie taniec nowoczesny. No bo to bardziej interesuje, że tak powiem, milusińskich. W tej chwili to jest strasznie dużo różnych stylów tańca, bo to jest popping, hopping, pop dance, jazz dance, break dance, electric boogie, hip hop. Strasznie taniec jest podzielony na takie bardzo cząstkowe kategorie tańca. Ja zawsze jestem za jak najprostszym, aby w rytmie to było zrobione, tak? Prosty krok, jak jest w rytmie zrobione, jest dużo lepszy niż jakieś tam popisy, a one są poza muzyką całkowicie zrobione. Gdyby ktoś chciał sprawdzić rozkład zajęć na konkretny dzień w drugim tygodniu ferii, może wejść na stronę Urzędu Miasta Szczytno i otworzyć temat Miejskie Ferie Zimowe Szczytno 2012. 25 lutego w Miejskim Domu Kultury Zaczarowany Świat Operetki i repertuar z cyklu znacie? No to posłuchajcie. Pieśń neapolitańska O Sole Mio, piosenka Przetańczyć całą noc z musicalu My Fair Lady, czy Usta milczą dusza śpiewa z operetki Wesoła wdówka. To utwory, jakie między innymi usłyszymy 25 lutego o godzinie 17 w Miejskim Domu Kultury.
13 marca o 19 komediowy spektakl teatralny Gąska. Na stronie Miejskiego Domu Kultury przeczytamy, że jest to błyskotliwie napisany tekst, który mówi o poważnych sprawach z przymrużeniem oka, zaś finał wszystkich zaskakuje. Dodajmy też, że podobno spektakl jest przezabawny, a wystąpi w nim m.in. Katarzyna Figura.